Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić obiekt pod nazwą 3001, znajdujący się w Podbórsku. Jest to silos, a dokładnie dwa silosy, w których przetrzymywane były głowice jądrowe. Jest to schron radziecki, rosyjski, no jak to woli. To, co widzimy na zdjęciu, jest to tak zwana przelotka, w której był przetrzymany pojazd. No, przetrzymywany również, ale mógł być obok w więzieniu. Aktualnie na terenie tego obiektu znajduje się jakiś zakład karny lub wychowawczy. No, no mniejsza o to, to są jakieś zera tam siedzą, albo elementy. To telefony chyba kradły. No tutaj dalej widzimy ten sam obiekt, czyli tą przelotkę. Bodajże ich, tak, są dwie takie przelotki. O dziwo, w jednej jest trzymane drzewo. Zresztą tak jak tu będzie widać na tym filmie. Jest tu, no ta przelotka jest naprawdę dość spora i łopaty nawet stały. Można było kulnąć. Nie no, niepotrzebne. No, dość spory obiekt. Zresztą ten film, tak jak widać, no jakością nie będzie super. Film był zresztą nagrywany z dupy. Wracaliśmy z ochrony, z nocki, przerypani. Wyglądaliśmy ze znajomym jak wyschnięte nietoperze. O, tutaj mamy już jeden z pierwszych obiektów, ten akurat jest do zwiedzania, lecz niestety na zwiedzanie tego bunkru trzeba się umówić z właścicielem i ewentualnie umówić się i po prostu podobno, raczej przyjechać i zobaczyć ten bunkier. Podobno osoba bardzo ciekawie mu opowiada o tym bunkrze, ja też postaram się co nieco powiedzieć. Tak jak widzimy, tutaj jest wejście do tego schronu, są takie dwa wejścia, z jednej i z drugiej strony takie same. Te drzwi, którymi żeśmy wchodzili, podobno ważą 15 ton. Takich obiektów ogólnie w Polsce było dwa. O, żarówka przewalona. Niedobrze, kurwa. Nie, no jest super, nie? Niektóre szpitale tak nie wyglądają. Nawet farba nie odchodzi. Tak jak widzimy, tutaj są schody, ale pierwotnie ich nie było. Ten balkon nie wyglądał tak jak po drugiej stronie. Schodziło się na dół drabinką. Bunkier jest naprawdę w świetnym stanie. No kurwa, farba nawet nie schodzi, nie? My akurat żeśmy byli w bunkrze, no tym nie do zwiedzania, tylko on chyba należy do więzienia. Też w środku były jakieś rzeźby bodajże pana Zygmunta Wujka. One były wystawiane w Koszalinie. No, tutaj mamy komory, w których były trzymane głowice jądrowe. One były przytwierdzone do ziemi. Było ich bodajże 140. No, przytwierdzali je, żeby no, nie pizły pewnie. Czy to w ogóle piznąć może? No tak jak mówię, nie mam zielonego pojęcia, co zwiedzałem w sumie. No ale mam nadzieję, że chociaż trochę zachęcę, żebyście sami przyjechali i odwiedzili ten bunkier. Czy no już chuj tam schron, no. Silos, what the fuck. I tak jak widać, i tak jak wspomniałem wcześniej, trzeba byłoby się umówić z właścicielem. My żeśmy tam po prostu weszli tak trochę z dupy. No, udało się, to się udało, prawda? I dlatego ten film również jest taki ekspresowy, bo nie mieliśmy czasu na zwiedzanie, dotykanie, lizanie tych ścian, nie wiem, cokolwiek jeszcze, nie? No tutaj mamy kolejne miejsce na trzymanie. I tu przechodzimy do pomieszczeń socjalnych. Tutaj mamy jakieś urządzenie do mycia naczyń radioaktywnych, nie? Tam walkę mają. Nie, no, nie wiem, do czego to służyło. Pewnie coś tam pucowali, nie? Jak było skażone albo coś. Tutaj niestety kamera nie wyostrzyła tego, jak na złość. Tu jest widok z dołu. No, w sumie, kurwa, jakbym się napił, to tak bym widział pewnie. Albo po nocy rypnięty. No, tutaj dalej idziemy, dalej korytarzem, wzdłuż... są po bokach pomieszczenia socjalne. Tutaj w sumie również nie będzie nic widać, bo było bardzo ciemno. O, za to tutaj mamy tlenownię. O, z tego co pamiętam, tu była tlenownia. Bunkier również posiadał swoje filtry węglowe. One również będą przedstawione nieco dalej. Tutaj kibel ruski. Go niestety nie widać, ale on był taki dość śmieszny. Niby podłoga płaska, ale się po takich schodkach wchodziło na niego. Siedziało jak na tronie. Ruscy lubi wysoko srać chyba, bo nie wiem, po co to było. No tutaj dalej idąc chyba dochodzimy do sterowni. Ogólnie, tak jak widać, no trochę zamieszanie jest na tym filmie, ale nie chodzi o to, żeby... No, sterownia właśnie. No właśnie, tak jak wspominałem, nie chodzi o to, żeby
przedstawi wam jakieś fakty historyczne czy cokolwiek, tylko po prostu zachęcić do przyjazdu tutaj, no bo naprawdę warto, nie? Ogólnie takich obiektów jak ten, czyli obiektów, w których były przetrzymywane głowice jądrowe, tu mamy filtr węglowy. Były dwa jeszcze, znajduje się taki, albo znajdował się w Bornym Sulinowie, niestety został zniszczony, ograbiony, kurwa, nawet beton zajebali, no, debile, nie? No ale no nic, no, Polacy nie szanują takich rzeczy, co jest przykre. Co o dziwo, nawet drzwi zajebali, no, 15-tonowy, ja nie wiem, czy to oni, kurwa, wynosi cieli to, czy co, skurczybyki. Tutaj mamy agregatorownię. I z tego, co się orientuje i z tego, co nam powiedziała ta osoba, była tu zastosowana pierwsza klimatyzacja, bo ogólnie obiekt miał cały czas jedną temperaturę 6 stopni cały rok. Tutaj mamy już wyjście z bunkru, ona jest u góry. Do tego bunkru ogólnie można było wejść tylko wtedy, gdy ktoś otworzył nam ten bunkier, cały obiekt był pod prądem. Były bodajże chyba trzy takie, jakby powiem, płoty, przez które no, się nie dało przejść, bo by się... kurwa, usmażył na nich. Ogólnie jeszcze w okolicy tych bunkrów, czyli w pobliskich lasach, również można znaleźć bardzo ciekawe obiekty. Znaczy obiekty, beton to beton, nie? Ale beton pod ziemią w sumie. Też zniszczono, to już jest widok z góry. Ja żałuję ogólnie, że nie zadzwoniłem. Znaczy niestety nie mogłem zadzwonić do osoby, do właściciela poprzedniego bunkru. No ale zwiedziłem. Fakt, że szybko, ale mam nadzieję, że jeszcze kiedyś tam przyjadę i tak jak powiedziałem, zachęcam was wszystkich do przyjechania do tego bunkru i żebyście do zakładu karnego, kurwa, nie trafili, nie? No, więc myślę, że to będzie wszystko, więc na razie.